Ani kroku dalej, to imprezka bez jedzenia i picia. O nie, wyrzucił go za wnoszenie jedzenia. Co zrobić ze słodyczami? Zjem je wszystkie. Jakie pyszne. O, ukryję kilka tutaj. W rękawach i w skarpetkach. Okej, to na pewno zadziała, wchodzimy na imprezę. Niech spojrzę. Ma pani przy sobie produkty spożywcze? Chyba pani żartuje, widzę słodycze. Słodycze to element kostiumu. Proszę się wynosić. Czemu mi nie uwierzył? Hej, momencik, może wieniec z kwiatów mi pomoże. Okej, najpierw je rozetnę. Tak jest, teraz rozłożę je na części. Papa, kwiatuszki. No i proszę, to już ostatni. Został mi sznurek od wieńca. Rozciągnę go tak, żeby leżał prosto. Teraz oczywiście poprzyczepiam cukierki. Ułożę je równo wzdłuż sznurka. O tak. Tak, zapełnię nimi cały sznurek. Ile tu słodyczy? Pycha, odpowiednio je pozaginam. Będą jak wstążki zwisające ze sznurka. Okej, dodam ich jeszcze trochę. Uwielbiam słodycze. A potem oczywiście przypnę kwiatki. W końcu musi wyglądać przekonująco, bardzo ładnie. Okej, chyba całkiem nieźle wygląda. Sprawdźmy. Tak, wyszło naprawdę ładnie. Jestem genialna. Hej, mogę wejść na imprezę? To znów ta sama dziewczyna. Niech nam się przyjrze. Dobrze, piękna stylizacja, ale najpierw limbo. Przechodzimy, da pani radę. Świetna zabawa. Matko, jakie to trudne. Muszę doładować energię słodkościami. Nic nie zauważył. Pyszności. Teraz mogę tańczyć do rana. Impra, impra, impra. Czas na płatki. Ech, Tomas, przeszkadzasz mi. Hej, popatrz na moje bicepsy. Twarde jak kamień. O tak, ale jestem silny. Patrz na to. Co się ze mną dzieje? Tomas, przestań, postaw mnie. Doprowadzasz mnie do szału. Chcę tylko zjeść w spokoju swoje płatki. Hej, oddaj mi tą łyżkę. O tak, wiedziałem, że ją zegnę. Ja jej używałam. On jest najgorszy. A może powinnam? O, tak. Mam puste pudełko. Teraz przyda mi się balon. Włożę go do środka, ale przytrzymam ten sznurek. A teraz przykleję go do pokrywki. Idealnie. Teraz dosypię na wierzch płatków. Gotowe. I jeszcze nałożę pokrywkę. Tomas, pomóż mi. Idzie. Czas zacząć zabawę. Jestem. O co chodzi? Nie mogę zdjąć tej pokrywki. Dasz radę? Jesteś taki silny. Okej, daj mi to. Jestem cały w płatkach. Zadziałało. Nabrałeś się. Ale szalony tydzień. Zasłużyłyśmy na wieczór z pizzą. Dobrze, że wzięłyśmy dużą. Popatrz na ten stopiony ser. Już się nie mogę doczekać. Nie pokroili tego zbyt dobrze. Chcę wziąć kawałek. Co za absurd. Mam pomysł. Jeszcze chwila i zacznę ją lizać. Czas wziąć sprawy w swoje ręce. Hej, nie da się pokroić. Myślałam, że jest ostrzejszy. Trzeba mocno pociągnąć. Moja pizza! O nie! Nie chciałam posypki z karmy dla psów. Co za obrzydliwość. No chyba, że lubisz chrupać. Nie, na pewno tego nie zjem. Poczekaj chwilę. Myślisz o tym, co ja? Weźcie puszkę i zdejmijcie pokrywkę. Za pomocą wiertarki zróbcie dziurę w środku. Przyłóżcie metalową linijkę, wyrównajcie dziurki i połączcie obie części za pomocą śrubki. Przykręćcie ją ręcznie, aż będzie się mocno trzymać. Weźcie nakrętkę i zabezpieczcie śrubkę.
Super! Co dalej? Właśnie stworzyliście nóż do pizzy. Teraz możemy pięknie pokroić. Lepiej niż w pizzerii. Szybko, bo robi się zimne. Pachnie cudownie. Warto było poczekać. O tak. Mistrzynie krojenia znów dały radę. Podczas gotowania łatwo odpłynąć. No tak, wciąż piekę. Ale chwila nieuwagi to katastrofa, szczególnie podczas miksowania. Co za moc! Niech się miksuje, a ja sprawdzę Insta. Uważaj, Lizzie! Ludzie, kryjcie się! Powinnaś była bardziej uważać. Och, prosto w twarz! Ale odrobina ciasta na buzi to teraz najmniejsze zmartwienie Lizzie. Niedobrze. Hej, wróciłam! W samą porę na niespodziankę. Miałaś z tym ciastem jakąś bójkę? Jak to się w ogóle stało? Lepiej weź prysznic, okej? Dałam jej jedno zadanie. O, zapomniałam o nich. A pomogą uratować sytuację. Te talerze zapobiegną rozpryskiwaniu. Zróbcie nożykiem takie dwa nacięcia. Dokładnie. Teraz weźcie dwie trzepaczki i włóżcie je do dziurek. Gdy to zrobicie, włóżcie je z powrotem do miksera. W ten oto sposób unikniecie rozpryskiwania. Sprytne, prawda? O Boże, udało ci się! Wyglądają przepysznie! Może od teraz to ty będziesz pichciła? Smakują równie wspaniale! To będzie topowa impreza! Wow! Niezły wystrój! Będzie super! Chcesz coś do picia? O, różowa lemoniada! Nieźle! Nie mogę otworzyć! Mój dentysta mnie znienawidzi! Auć! Co? Chcę to wypić! To nie zadziała! Zaczyna mnie to denerwować! Co za głupota! Nie poddam się! Musi być na to jakiś sposób! Co ty robisz? Daj mi tę butelkę. Patrz. Gotowa? Co? Jak? Proszę. Wow. Ale moja jest zamknięta. No cóż, zdrówko. Napij się ode mnie. Dzięki. Bawmy się. Hej, Emma. Chcesz jednego? Ups. No dalej, głupia torebko. Nie chcę się otworzyć. Daj, ja spróbuję. Zobaczmy. Naprawdę się nie da. Chipsy chyba nie są nam dzisiaj dane. Cóż, mamy to, co chciałyśmy. Poniekąd. Jak to się stało? Nie chce mi się sprzątać tego bałaganu, więc po prostu go zjem. To było jak prysznic z chipsów. Okej, czekaj chwilę. Możemy to jakoś wytrzeć. Chyba, że... To ma więcej zastosowań niż myślałam. Zdejmijcie plastikową część z opakowania.
Weźcie paczkę ulubionych chipsów, przyklejcie do niej plastikową część i do dzieła! Można zajadać bez stresu. Emma, nadal jesteś głodna? Nie chcę nawet na to patrzeć. Ale to paczka odporna na wybuchy. Genialne! Zobaczmy, jak szybko uda nam się wszystko zjeść. Jak ja się z tym wyrobię? Dobra, chyba już rozumiem. Głupi ołówek! Kogo ja oszukuję? Nawet nie wiem, co robię. Przynajmniej mam kawę. Dobra, skupienie. Chyba znam odpowiedź na to pytanie. No to jazda. To chyba będzie B. Tankujemy kawę. Znacznie lepiej. Zaczynam podwójnie widzieć. Nie mam czasu na zmęczenie. Muszę trzymać oczy otwarte. Wow! Nie! Moja praca! Cała przemoczona! Co za masakra! Ale łajza ze mnie! Tankujemy! Co tu się stało? Rozlałeś kawę na cały blat! Biedak! Chciałabym jakoś pomóc. W sumie? Chyba wiem jak. Daj szklankę. Nakrywka idealnie pasuje. Teraz nic nie powinno się rozlać. Na czym to ja? Nie! O, nie rozlało się. Lili jest genialna. I zatrzymuje ciepło. Mogłaby jeszcze zrobić moją pracę domową. Wszystkim szczęki opadną od mojego pysznego obiadu. Sekret tkwi w świeżych składnikach. O, kurczak jest gotowy. Pyszności moje. O, deczko suchszy niż planowałem. Ale i tak będzie dobry. Jakoś to naprawię. O, dlaczego zegarek nie zadzwonił? Wykręciłeś mi kiepski numer, panie Tiktaku. Muszę coś wymyślić. Już wiem! Jestem genialny! Halo? Chciałbym złożyć zamówienie. Dzięki! O, szybko! Bardzo dziękuję! Pachnie znacznie lepiej od mojego. Prawda, że piękne? Na talerzu wygląda jak mojej roboty. Gość idzie! Coś tu ładnie pachnie. Dla mnie? Sam zrobiłem. Podmuchaj, bo gorące. Trochę się rozlatuje, co? Można tak powiedzieć. Chyba się najadłam. Ale bardzo smaczne. Hej, pokażę ci sztuczkę. Gotowy? Weźcie tortillę i natnijcie w połowie. O tak. Na każdą ćwiartkę połóżcie składniki. Mogą to być warzywa albo przyprawy. Teraz każdą ćwiartkę złóżcie tak. Jedna po drugiej i ostatnia. Idealnie. Teraz nic nie wyleci. Proszę. Smaczne, prawda? Już nigdy nie zjesz tako jak wcześniej. Świeża herbatka, pyszności. A imbirowa jest najlepsza. Zalewamy. Sznurek. Jak ja teraz wyciągnę torebkę? Ała. Parzy. Muszę to jakoś wyciągnąć. Świetnie, po prostu świetnie. Dobra, idziemy dalej. Nie ma to jak tościk z ulubionym dżemem. Ale najpierw smarujemy masełkiem. Co czasami może przysporzyć trudności. Smaruj się! Chleb jest za miękki. I czemu się rwiesz?
wprost rewelacyjne śniadanie. Dobra, teraz Jenny. Powinno pójść gładko. Porcyjka słodkości. Kanapeczka wygląda coraz lepiej. Lubię dżem i co mi zrobicie? Gotowe. Tylko weź to podnieś. Czas na pierwszy gryz. Jak się starałam. O, już wraca do domu? Zatłucze mnie, jak to zobaczy. To oznacza tylko jedno. Czas na wielkie sprzątanie. Zaczynamy od umycia podłogi, moi państwo. Ach, ej! Jak to się stało? O! Tylko nie to! Nie ma nic gorszego od mokrej skarpetki. Ale dobra, idziemy. Ach, obrzydliwość. Okej. Wiadro stoi. To co? Myjemy. Podłoga prosiła się o porządne umycie. Uff. Całkiem niezły trening. Wow. A już myślałam, że skończyłam. Wypadałoby to pozmywać. I tak tu jestem. Będzie z głowy. Trochę wieje nudą. Może nieco przyspieszymy, Uff. Nareszcie koniec. Czekaj, czekaj. A już myślałam, że to koniec. Czy to się w ogóle kiedyś skończy? Ale ładnie pachną. A smakują chyba jeszcze lepiej. Ups. Czy keczup zostawia plamy? Dzięki. To całkiem nowa koszulka. Nie najlepszy wybór, że tak powiem. Kurczę, ale mam ochotę na pieczywo. Zrobię tosty. W międzyczasie pokroję masłem. No cóż. Już gotowe? Idealnie wypieczone. Czas na masełko. Lubię, gdy jest go dużo. Ale dlaczego nie schodzi z noża? Halo? Czemu się przykleiło? Och, ale to wkurzające. No złaś! Tylko spokojnie. Już nie będę taka miła. Do dzieła! Emma, co tu się dzieje? Nikt nie będzie ze mną zadzierał. Proszę. Wow, imponujące. Masło nadal przyklejone. Jeszcze. Kolejne jabłko. Ha! Wow. Ekstra. Teraz przekrój kiwi i pomarańcze. Ktoś zamawiał sałatkę owocową, a mam to świeże, pachnące plasterki. Aaaa! Jeszcze jeden. Nie! Serio? O co chodzi z tym masłem? Mam pomysł. Wystarczy owinąć nóż papierem do pieczenia, a masło nie będzie się przyklejało. Oto gotowe plasterki masła. Wystarczy włożyć je do pojemnika. Można położyć kawałek na chlebie i go rozsmarować. Smacznego! Dobrze, że mam wiatrak. Ale upał! Zdejmijmy fartuchy. Musimy się jakoś ochłodzić. Chwila. Chyba mam pomysł. Myślę o tym samym. Najpierw wrzućmy pokrojoną cytrynę do dzbanka. Dodajmy wodę gazowaną. Nie obędzie się bez lodu. Zamieszajmy. Uwielbiam takie eksperymenty. Chyba gotowe. Zdrówko. Tak lepiej. Mam jeszcze jeden pomysł. Ten pomysł zmrozi ci krew w żyłach. Brzmi dobrze. Muszę dokładnie wszystko odmierzyć. Pora na sól. Zrobię wodę destylowaną. Wsypię sól i wymieszam. Myślisz, że jest gotowe? Przetestujmy. Spróbuję z lizakiem. Patrz, zamarza. Udało się!
Jest pokryty lodem. Teraz to lód, a nie lizak? Spróbuję z tą truskawką. Wow! Szaleństwo! To na pewno nas ochłodzi. Przepyszne! O! Już wiem! Dobry pomysł! Będziemy bogate! Zapraszamy na truskawki! Kto pierwszy? Ach, nareszcie wyborna herbatusia! W tak zwanym międzyczasie? Hej, David! Co? Też chcę się napić, proszę! A, no dobra. O, tu jest gorąca czekolada. Nie, słodkie, uwielbiam słodycze. Już ci podaję. Hej, co tam ma być? Wyjadłaś wszystkie cukierki. Dalej, oddawaj to, nie żartuję. Oddaj to natychmiast, mówię poważnie. Ale jestem na ciebie zły. Ale cukierki... No dobrze, weź je, skoro tak ci zależy. Dzięki, David. Świetnie, teraz nie mam żadnych słodyczy. Okej, nigdzie jej nie widać. Wślizgnę się do środka. Teraz wezmę paczkę żelkowych robaczków, które sobie schowałem. Tak, uwielbiam żelki, to moje ulubione słodycze. Cześć, David, mogę się poczęstować żelkiem, proszę. Weź całą paczkę. Zabrała ją, tak jak planowałem. W czasie, gdy je pałaszuję, ja sobie wezmę ukryte słodycze. Wziąłem tubkę pasty do zębów i opróżniłem. Co za żel. Tubka jest pusta, wyrzucę szybko pastę. A teraz wezmę swoje żelkowe robaczki i wsunę je do tubki. Pasują idealnie. Teraz nałożę nakrętkę i gotowe. Teraz moje żelkowe robale zawsze będą pod ręką. Tak, nie mogę się doczekać tych pyszności. Pycha. No dalej, idź w prawo. Przegrywasz, lis. Nie! Tak! I koniec. Mój zjedzony. Mamy jeszcze jednego? Niech wygra najlepsza. Zaczęło się. Jasne. No i kto wykona pierwszy ruch? Można kroić tę atmosferę nożem. Ach! Hej, puszczaj! Pierwsza go zobaczyłam! Dawaj! Po moim trupie! Da się zrobić! Nie wierzę! Wygrałam! To nie fair! A właśnie, że fair! Zostałam z pustymi rękami. Cały sobotni wieczór popsuty. Chciałabym go naprawić. I właściwie chyba mogę. Muszę tylko włączyć kuchenną kreatywność. Zróbmy to. Napełnijcie miskę napojem gazowanym. I dodajcie parę kropel barwnika. Wymieszajcie dokładnie. Właśnie tak. Super! Czas na żelatynę. Kiedy ją dodacie, dobrze wymieszajcie. Gdy płyn wygląda w ten sposób, czas wsadzić go do lodówki. Weźcie foremkę do lodu i wlejcie do niej miksturę. Gotowe. Nałóżcie pokrywkę i dodajcie resztę za pomocą strzykawki, żeby wypełniała całą kulę. Tak jest do końca. Po jakimś czasie w lodówce będą wyglądać tak. A następnie wbijamy w nie patyk. I mamy żelkowe lizaczki. No dalej. Czekajcie, aż Lizzie to zobaczy. Smakuje ci? Ja zrobiłam coś dla siebie. Właśnie go skończyłam. Nie? Och, ale sknera. Czas na lizaczki. Fajne, co? A smakują jeszcze lepiej. Świetnie gotuję. Ale się popisuje?
wyrobię. Dobra, chyba już rozumiem. Głupi ołówek! Kogo ja oszukuję? Nawet nie wiem, co robię. Przynajmniej mam kawę. Dobra, skupienie. Chyba znam odpowiedź na to pytanie. No to jazda. To chyba będzie B. Tankujemy kawę. Znacznie lepiej. Zaczynam podwójnie widzieć. Nie mam czasu na zmęczenie. Muszę trzymać oczy otwarte. Wow! Nie! Moja praca! Cała przemoczona! Co za masakra! Ale łajza ze mnie! Tankujemy! Co tu się stało? Rozlałeś kawę na cały blat! Biedak! Chciałabym jakoś pomóc. W sumie? Chyba wiem jak. Daj szklankę. Nakrywka idealnie pasuje. Teraz nic nie powinno się rozlać. Na czym to ja? Nie! O, nie rozlało się. Lili jest genialna. I zatrzymuje ciepło. Mogłaby jeszcze zrobić moją pracę domową. Ta mikrofalówka sporo przeszła. Kiedy ją ostatnio czyściliśmy? Fuj, jaka obleśna. Czekaj, mam pomysł. Wezmę tę lalkę. Zdejmę jej włosy, wleję trochę wody i odłożę jej włosy. Teraz trzeba ją włożyć do mikrofalówki. Włączę i lalka zrobi swoje. Co za widok! Chyba gotowe. Teraz wystarczy powycierać. Cały brud łatwo schodzi. Widzisz? Co za różnica! To przydatne! A co ty masz? Czekaj! Cześć, mamo! Nie zwracaj na mnie uwagi! Przestań bałaganić! Ale że co? David? Ani mi się wasz! Przestań! No to patrz! To zaraz spadnie! Ups! Dość tego! Po co te nerwy? Muszę lecieć! David! Zrobiłeś tam niezły syf! Wow, jaka wściekła! Nie do wiary! Mam sobie iść? Spójrz na mikrofalówkę! Możesz wyczyścić? Proszę! Dobrze, ale tylko raz! O, lśni jak nowa! Świetnie! Proszę, kochanie! A teraz do sprzątania! Oj, jaka szkoda! Okej, warto było! O tak, nareszcie pora kolacji. Myślałam o niej cały dzień. Ketchup dopełni każde danie. Przecież butelka jest pełna. Dobra, daj mi to. Ups! Jestem silniejsza niż myślałam. Och, nie martw się. Zajmę się tym. Co za marnotrawstwo. Chociaż... chyba znalazłam rozwiązanie. Ta pompka może uratować sytuację. Weźcie pusty dozownik do mydła, odkręćcie nakrętkę i za pomocą lejka wlejcie do środka ketchup. Widzicie, jakie to proste? Chyba wystarczy. A teraz z powrotem nałóżcie pompkę. Okej, Emma, spróbujmy jeszcze raz. Wow! Czemu wcześniej na to nie wpadłyśmy? Spróbujmy. W sam raz. Powinnaś to opatentować, Liz. A teraz najlepsza część. O, to jest to. Ale
to będzie super. O, mniejsza. Co to za facet? Chodzi jak gdyby nigdy nic. Zaraz, co on tam ma? Tak, jajko na twardo. O, ja też lubię jajka. Pójdę do niego. Coś ty za jedna? Cześć, kierowniku. Ale od niej jedzie. Patrzy pani na moje jajko? Nie oddam go. Nie, szlak. Muszę udawać, że płaczę. Co ona wyprawia? Przeraża mnie. Ciągle się na mnie gapi. Dobra, dobra, podzielę się. Tylko obiorę. I już, po skorupce ani śladu. Proszę wziąć resztę. Ble, jest pełne twoich zarazków. Cofnijmy to, kurczę. Teraz to mi przykro. O, wiem. Co on tam ma? Pisze coś? Sprawdźmy, jak najlepiej podzielić jajko. Musi być na to jakiś sposób. Poczekaj. Długopis, daj mi go. Właśnie nim pisałem. Mam pewien pomysł. Rozkręćmy długopis, wyrzucamy to. Mnie interesuje sprężynka. Mam, tego właśnie mi trzeba. Teraz jajko poproszę, pokroję je sprężyną. Proszę, całkiem rozcięte, tak idealne połóweczki. Normalnie nie mogę z mojego geniuszu. Te jajka naprawdę nieźle wyglądają. Oto pańska część, kierowniku. Świetna robota, co za sprytny pomysł. Będziesz to jeść, kierowniku. Tina, patrz na to. O, wygląda smacznie, bardzo duży. Do dzieła. Trochę mąki, odmierzamy ją? Nie, dodajmy jajka. Teraz mleko. Tyle wystarczy. Wymieszam to. Coś jest nie tak. Za długo to trwa. Potrzeba więcej mocy. Nieźle. Znacznie łatwiej. Jest lepiej. Tym możemy wymieszać składniki. Dobry pomysł, ale to będzie lepsze. To taki mini trening. Co najpierw? Weźmiemy ciasto. Teraz zakręcę. O, już wychodzi. Powinnyśmy dodać jajko? Lubisz chrupiące desery, prawda? Och, ohyda. Co jeszcze możemy dodać? Pyszną czekoladę. Ale się klei. O, co powiesz na mentosy? Dobrze myślisz. Mam jeszcze kolę. To będzie niesamowite. Lepiej się trochę odsuń. Ciekawe jak to będzie smakować. Nadchodzi kola. Muszę zrobić zdjęcie. Tina! Nie! Prawie go zgniotłaś. Ups, mam świeczkę na nasze ciasto. O, wygląda słodko. Zgadzam się. O tak, dzwonek. Czas na przekąskę. Zjemy pyszną Milkę. O tak, ale pycha, zjem całą. Co to za odgłosy? O, hej Tina, na co się patrzysz? Tomas, chyba masz problemy. Dostałaś filmik? Wiem, na całej buzi. O kurczę, już wszystko zjadłem? O, Tina ma jeszcze całą. Mogę trochę? Co? Nie ma mowy, już zjadłeś swoją. Właśnie spytał, czy może zjeść też moją czekoladę. Nie musi być aż tak wredna. Hej, chwileczkę. A jeśli... Nie, nie w ten sposób. A jeśli... Eureka! To musi zadziałać. Czas podzielić czekoladę Tiny. Przetnę pod tym kątem, a potem wzdłuż tej linii. I wytnę ostatni kawałek. Czekolada podzielona na części. Teraz czas zmienić ich ułożenie. Gotowe. Nawet się nie zorientuję. Tomas! Ukradłeś mi czekoladę? Twoja jest tam, jejku. Ale jakoś dziwnie się zachowujesz. Chwila, czemu ona jest taka pocięta?
Coś tu jest nie tak. Wiedziałam! Ukradłeś mi kawałek! Muszę spadać! A następnie dodaje się mąkę. Jakieś pytania? Halo, dzieciaki? Tak, proszę pana. Dobrze, a teraz się przyjrzyjcie. Widzicie? Musicie zrobić to wszystko. Do roboty! No dobra, zróbmy to. Emila, co dalej? Ja nie korzystam z przepisów. Robię wszystko na oko. Halo, bez ściągania. Tam. Na pewno uda mi się coś podejrzeć. O nie, jego szklanka. Mam ją, mam ją. O tak. Czy ktoś to widział? Cóż, zatrzymam ją. I może nawet wykorzystam. Najpierw ułożę szynkę i ser. Potem wykroję je szklanką. A teraz najlepsza część. Obtoczę to w jajku i mące. Jeszcze troszeczkę. Czas na smażenie. Zobaczcie, jak skwierczy. Można przeciąć na pół i cieszyć się mięsno-serową pysznością. A do tego oczywiście sosik. Hej, proszę pana, skończyłam. Odkładamy szpatułki. A cóż to takiego? Bellissimo! Niesamowite! Cóż mogę powiedzieć? Dobra ze mnie kucharka. A ty nadal gotujesz linię? Co? Następnym razem zrobię też dla ciebie. Nie widziałem tego w książce. No dobra, sprawdźmy, czy księgi się zgadzają. O, nawet się zgadza. Nieźle. Spójrzmy tutaj. Która godzina? Uff, jeszcze nie ma przerwy. To przenosimy tutaj, tę komórkę czyścimy. Która godzina? Siedzę nad tym chyba godzinę. Jeszcze parę minut do przerwy. Jeszcze chwila. Już za chwilę. Ach, jest! Dzwonek! Precz z tymi śmieciami! Tak! Cały dzień na to czekałem. O, wczorajszy obiad jeszcze wala się po stole. Nie szkodzi? Mam świetne rozwiązanie. Rozetnę paczkę nożyczkami. Wytnę kwadrat na wierzchu. Proszę, to wystarczy. Teraz podgrzeję wodę w czajniku elektrycznym. Tak, pora wlać wodę do woreczka. Jestem genialny. Powinni mi więcej płacić. Zaraz. Coś za dobrze się tam bawią. Nikt nie będzie patrzył, jak jem. Ach, w końcu odrobina prywatności przy jedzeniu. Makaron już się ugotował. No to próbujemy. O tak, wyśmienity, kuszący aromat kurczaka. To dopiero dobre kluchy. Wszystkim szczęki opadną od mojego pysznego obiadu. Sekret tkwi w świeżych składnikach. O, kurczak jest gotowy. Pyszności moje. O, deczko suchszy niż planowałem. Ale i tak będzie dobry. Jakoś to naprawię. O, dlaczego zegarek nie zadzwonił? Wykręciłeś mi kiepski numer, panie Tiktaku. Muszę coś wymyślić. Już wiem, jestem genialny. Halo, chciałbym złożyć zamówienie. Dzięki. O, szybko, bardzo dziękuję. Pachnie znacznie lepiej od mojego. Prawda, że piękne? Na talerzu wygląda jak mojej roboty. Gość idzie. Coś tu ładnie pachnie. Dla mnie? Sam zrobiłem. Podmuchaj, bo gorące. Och. Trochę się rozlatuje, co? Można tak powiedzieć. Chyba się najadłam. Ale bardzo smaczne. Hej, pokażę ci sztuczkę. Gotowy?
Weźcie tortillę i natnijcie w połowie. O tak! Na każdą ćwiartkę połóżcie składniki. Mogą to być warzywa albo przyprawy. Teraz każdą ćwiartkę złóżcie tak. Jedna po drugiej i ostatnia. Idealnie. Teraz nic nie wyleci. Proszę. Smaczne, prawda? Już nigdy nie zjesz tako jak wcześniej. Halo? Pizza przyszła? Dobry, ja z pani zamówieniem, proszę. Miłego dnia itd. Tak! Rekin wygrywa! Tak, przepraszam. Musiałam otworzyć drzwi. O, pizza! Uwielbiam pizzę! Pycha! Wygląda świetnie! Pizza to żyćko! Wezmę ten kawałek. Wygląda najlepiej! O, nie chcę odejść. Nie wyciągnę go. Mamusia mi pomoże. O, rozmawia przez telefon. W porządku, poczekam aż skończy. Mamo, pokrój mi pizzę. Nie teraz, kochanie. Mamusia rozmawia. Och, ale ja chcę jeść. Jestem głodny. Najgłodniejszy na świecie. Pizza! Jestem bobrem. Zeżrę to pudełko. Om, nom, nom. Zaraz wystygnie. Muszę ją jakoś pokroić. Hej, mój rowerek! Wygląda jak nożyk do pizzy. Ale się kręci. Nie zawiedź mnie, rowerku. Brum, brum. Tak jest! Dajesz, dajesz, rowerku. Calusieńką, uratuj mnie. Tak, gotowe. Wreszcie mogę ją zjeść. Mniemniaśna. Uwielbiam pizzę. O, poczekaj chwilę. David, sam sobie ukroiłeś pizzę. Jak dorosły. Chyba trochę mi się spuchło. Świeży miętowy oddech postawi mnie na nogi. Już nic nie ma? Wyłaź! Ach. Wyciskamy do końca. No i proszę. Nie! Nie ma już więcej? O! Chyba nie mam wyjścia. gdzie jest papier? Za dużo tym nie zdziałam. Wszystko mi się kończy. Trzeba było wczoraj zrobić zakupy. Ohyda. Ble. Prysznic. Czy coś może pójść nie tak? Pot może i nie, ale po... No cóż. Nie powiesiłam czystych ręczników? Ciekawe, czy zasłonka wchłania wodę. Pora się przekonać. Dobra, oby zadziałało. Może nikt nie zobaczy, jak przem... No, no. Wiesz? Nie, 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 nie! Unik, unik! O tak! Patrz na to! Ostatni cios! O tak! Fajnie jest wygrywać! Jestem niepokonany! Ech! Kiedy wygrywa, zachowuje się okropnie! Myśli, że jest taki świetny? Na pewno oszukiwał, albo nawet stosował kody. To mnie tak wkurza. Hej, chwileczkę. Mam genialny pomysł, żeby dać mu nauczkę. Przyda się taśma. Drugi kawałek. A teraz nożyczki. Hej, co tu robi ta maskotka? I już, mój genialny wynalazek jest gotowy. Czas wcielić plan w życie. Tomasz! Co jest? Chcesz dogrywkę? Hej, a to co? Poczekaj, to zakład z piciem. Postaw gotówkę. Dobra, proszę bardzo. Okej, 3, 2, 1, pijemy. Muszę pić szybko, to wygram. Jak to możliwe, że ona pije szybciej ode mnie? Muszę przyspieszyć jeszcze bardziej. Już prawie. I koniec! O tak, wygrałam! Zgarniam kasę! Pa!
idę na zakupy! Jak ona mnie pokonała! Chwila! Oszukiwała! Miałem o wiele więcej do wypicia! Tina! A tak się starałam! O! Już wraca do domu? Zatłucze mnie, jak to zobaczy! To oznacza tylko jedno. Czas na wielkie sprzątanie. Zaczynamy od... umycia podłogi, moi państwo. Ach, ej! Jak to się stało? O! Tylko nie to! Nie ma nic gorszego od mokrej skarpetki. Ale dobra, idziemy. Ach, obrzydliwość. Okej. Wiadro stoi. To co? Myjemy. Podłoga prosiła się o porządne umycie. Uff. Całkiem niezły trening. Wow. Już myślałam, że skończyłam. Wypadałoby to pozmywać. I tak tu jestem. Będzie z głowy. Trochę wieje nudą. Może nieco przyspieszymy, Uff. Nareszcie koniec. Czekaj, czekaj. A już myślałam, że to koniec. Czy to się w ogóle kiedyś skończy? Ale ładnie pachną. A smakują chyba jeszcze lepiej. Ups. Czy keczup zostawia plamy? Dzięki. To całkiem nowa koszulka. Nie najlepszy wybór, że tak powiem. Nagle okropnie zgłodniałem. Zaraz, mam ołówek. A gdyby był jadalny? Tak, spałaszuję go ze smakiem. E? Co on tam wyprawia? David, przestań. E? Co? Chcesz? Częstujesz mnie ołówkiem? Ołówkiem? A racja, wyobrażałem sobie, że to jedzenie. O, David, pokażę ci, czemu mój ołówek jest inny. Wzięłam oczywiście odrobinę czekolady. Potem nałożyłam na łyżkę i podgrzałam suszarką. Kiedy czekolada się roztopiła, wzięłam swój ołówek. Łatwo wyjąć z niego gumkę. Na końcówkę nałożyłam słomkę. Potem wlałam do środka roztopioną czekoladę. Jakie to apetyczne. Poczekam, aż stwardnieje. Tada! Czekoladowa gumka na ołówku. Rozumiesz, co mówiłam? Oby. Proszę, częstuj się. No świetnie, dzięki Madison, jesteś super. Jakie smaczne, przepyszna przekąska. David, stój, reszta to zwykły ołówek. No tak, znowu zapomniałem. Imprezkę, teraz czekamy na gości. O tak. Chcesz coś przekąsić podczas czekania? Nie możemy mieć tylko żółtych. To też zielona impreza, Emmo. Widzisz? Od razu lepiej. Myślisz, że zielony jest lepszy? Żółty musi być na środku. Zielony. O tak. Ach tak, no to się zaczęło. Jestem gotowy na wyzwanie. Na pewno? O, po prostu przesuń tę miskę, co? To nie fair. Żółty jest głupi. Nie! Zobacz, co zrobiłaś. Ojej. I co my teraz zrobimy? Chyba, że... już wiem! Chcecie pomieszać kolory? Najpierw rozpuśćcie zielone żelki. Następnie dodajcie do nich trochę kremówki. Dobrze wszystko wymieszajcie, a potem wlejcie do przechylonych szklanek. Uważajcie, żeby nie nalać za dużo. A teraz czas na kolejny kolor. Wystarczy schłodzić i można podawać. Super! Woohoo! Ktoś ma ochotę na coś słodkiego? Cytrynowo-limonkowe kieliszki! Smacznego! To jest twarde! Można jeść łyżeczką! Łyżeczka do boju! A teraz imprezujemy! Trudny wybór. Niech będzie to. Nie mogę się doczekać. Jest ekstra! Okej, to tylko batonik. Proszę o ciszę. Hej! Czy to czekolada?
Znasz zasady? Serio? Myślałam, że to kiepski żart. Żadnego jedzenia! Jak mogłaś tego nie wiedzieć? Wyrzuć to! Okej. Wszystko! Ale to marnotrawstwo! No dobra. Zadowolony? Nie przechytrzysz mnie! Opróżnij plecak! Chyba pan żartuje. Nie jestem przekonany. Coś mi tu nie gra. Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Tak jak podejrzewałem. Co? Jak pan to zrobił? Jego miejsce jest w śmietniku. Wpadłaś. I co ci tak wesoło? Tego ci trzeba. Pyszne. Co ty robisz? To słodycze. Zdradzę ci sekret. Usuń gumkę z ołówka. Nasuń na niego słomkę. Odetnij resztę słomki, pozostawiając tylko mały kawałek. Teraz weź świeczkę. Podgrzej nad nią żelkę. Użyj do tego łyżki. Zaczekaj, aż żelka się roztopi. Wtedy wlej żelkową ciecz w słomkę. Spróbuj nic nie rozlać. Poczekaj, aż stężeje. Wtedy usuń słomkę. Wow! Chcę taki ołówek! Dzięki! Wow! Pyszne! Czy wyjecie gumki? To tak można? Nie rozumiem, dzieci. Uczymy się całe życie, co? No nic, napiję się coli. Co? Własnym oczom nie wierzę. Czyli co? Nie napije się coli? Ty to masz szczęście, Lana. Już jest rano? Wow! Miałam wstać godzinę temu. Nie mam na nic czasu. Ledwo się wyrobiłam. A, racja. Szybciej! Czemu stoi? Dlaczego nic się nie dzieje? Ach! Wczoraj robione! To nie do pomyślenia! 7 dych poszło w błoto. W dodatku lekcja już się zaczęła. Może nikt mnie nie zauważy. Tak to właśnie było z Heraklesem. Zobaczmy. Lana, chodź i przeczytaj swoją pracę. No super. Deczko, niedobrze. Gdzie ten pendrive? Nie widzę wejścia. Jest do góry nogami? Aż mnie wysuszyło! Mnie też! Ale mamy napoje! Aha. Czekaj, tylko po coś skoczę. Mam fajny otwieracz do butelek. Kapsel sam schodzi. Szybkie i łatwe. Nene, twoja kolej. Proszę bardzo. Dokąd on idzie? A? Siema, mogę twój rower? Co? Zapłacę. Zgoda, jest twój. Dzięki. Zaparkuję tutaj. Wykorzystam pedał do otwarcia butelki. Wow! Ale czemu kupiłeś rower? Bo mogę. Zdrówko. Teraz otworzę puszkę. Odwrócę swój otwieracz i wcisnę pod zawleczkę. Fajnie, co? Mega poręczny. Ten. Nie mam nic eleganckiego. Użyję po prostu palców. To bardzo łatwe. Ale... nieważne. Mamy remis. Po prostu się napijmy.